Xin chào bố đế. Hello. Are you here? Jesteście tu? Dobrze, witam was serdecznie. Ale wiecie, tak patrzę na naszą grupkę i widzę, że dzisiaj jest tak troszkę mniej dzieci. I chciałam też szczególnie pozdrowić dzieci, które teraz oglądają nas przez internet. Tam nie wiem do której kamery, nigdy się nie orientuję, ale w którejś kamerze możemy też im pomachać. Jest strasznie dużo dzieci chorych, także chciałam szczególnie pozdrowić Natana, Dominika, także mojego Piotrusia i Dorotkę, bo są chorzy, no i również wszystkie inne dzieci, które nas przez internet oglądają. A my, dzięki Bożym błogosławieństwom, jesteśmy zdrowi, jesteśmy tutaj. I chciałam wam dzisiaj historię opowiedzieć o osiołku i o błocie. Wiecie, jak wygląda osiołek? Wiecie. Widzieliście tylko kiedyś osiołka żywego? Nie, ale widziałaś. Na rysunku. A wiecie, jak wygląda błoto? Albo takie grudy ziemi? Każdy wie, prawda? To nam pomoże zrozumieć historię. Więc dawno temu pewien wieśniak miał osiołka. Takiego naprawdę ulubionego osiołka. Macie jakieś ulubione zwierzę? Cisza. Ja mam dwa koty. Uwielbiam je. Więc ten wieśniak miał osiołka i słuchajcie, kiedyś ten osiołek wpadł do wielkiej dziury. Do takiej jamy w ziemi, takiej głębokiej, ale w miarę wąskiej. I ten wieśniak tak popatrzył na tego osiołka w tej dziurze, co ja zrobię? Ten osiołek zaczął wydawać te takie ośle dźwięki. Właśnie jak się nazywają dźwięki wydawane przez osiołka? No i o, to wiem, ale jak się to nazywa? Beczenie nie. Kwiczenie, ryczenie. No wydawał te swoje i o, taki bardzo biedny, a ten wieśniak tak stał, tak chodził, no i tak myślał, nie wiem, no gałąź jakąś, no osiołek się nie będzie wspinał po gałęzi, no po linie, przecież nie złapie, nie wyjmie. No to było dawno, nie było zaawansowanych jakichś sprzętów, żeby wyjąć tego osiołka. No biedny, tak siedział w tym dole i kwiczał i taki biedny wieśniak zawołał swoich kolegów, innych wieśniaków. Może razem coś wymyślą. No ale myślą, chodzą, myślą, no nic nie wymyślili. No i niestety nic nie wymyślili, poszli do domu. Ale słuchajcie, nawet z domu ten wieśniak słyszał kwiczenie tego osiołka. No całą noc wieśniak oka nie zmrużył i tak myślał, no co tu zrobić? Nic nie wymyślił. W końcu niestety musiał podjąć taką strasznie ciężką decyzję i mówi tak, no przecież muszę ukrócić jakoś cierpienie tego osiołka. Przecież on się tam będzie męczył całe dnie albo i tygodnie. No i zawołał tych swoich kolegów wieśniaków na drugi dzień i mówi tak, słuchajcie, weźmy łopaty i zakopmy tego osiołka, żeby skrócić jego cierpienie. No i jak wymyślili, tak zrobili i zaczęli każdy z nich łopatą w ziemię i tą ziemię do tego dołu i łopatą w ziemię i do dołu. I słuchajcie, tak troszkę za chwilkę to i o ustało. I oni tak trochę się bali, ale zajrzeli do tej dziury, a osiołek wiecie co robił? Udeptywał to ziemię kopytkami. I już był troszkę wyżej. No i tak wieśniacy myślą, no to dawaj jeszcze. No i tak sypali. Słuchajcie, ten osiołek za każdym razem udeptywał tą ziemię i był wyżej, aż w końcu udało mu się wyjść. I wiecie co, w naszym życiu tak czasami jest, że inni ludzie niekoniecznie w dobrej intencji ochlapują nas błotem, grudami ziemi. Spadają na nas różne dziwne, złe, przykre doświadczenia.
Ale z modlitwą i z pomocą Boga każde takie błoto, każde takie złe doświadczenie Bóg może zamienić na wielkie błogosławieństwo, które nas zbliży do naszego Boga w niebie. Amen.